Starszy brygadier Wojciech Buszek został odwołany z funkcji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Swoje obowiązki zdał podczas uroczystego apelu swojemu zastępcy, starszemu brygadierowi Romanowi Merchutowi. Na uroczystość, która odbyła się na placu przed budynkiem jednostki pożarniczo-gaśniczej, przybyły władze miasta i powiatu oraz wójtowie wszystkich gmin, które ze strażą współpracują. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego, parlamentarzystów oraz przedstawicieli służb mundurowych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu gości głos zabrał starszy brygadier Wojciech Buszek. Gdy 13 lat temu komendant Gładysz wręczał mi powołanie na stanowisko komendanta powiatowego w Dębicy, powiedział: Wojtek, za wcześnie, ale dasz radę. Zostałem najmłodszym komendantem, ale przez lata miałem dobrych nauczycieli. To właśnie oni nauczyli mnie, co znaczy służba dla drugiego człowieka. Ta idea przyświecała mi zawsze. Wojciech Buszek podziękował wszystkim strażakom, obecnie pełniącym służbę i tym, którzy kiedyś służyli. Podkreślał, że był to zaszczyt dowodzić takimi ratownikami. Wojciech Buszek nie chciał komentować decyzji komendanta wojewódzkiego. Pewno jest trudno, bo było słychać pewno już w moich przemówieniach, które tam miałem wcześniej. Jest to trudny moment dla każdego funkcjonariusza, ale po prostu taki przyszedł czas. Ja strażakiem jestem cały czas. Komendantem się tylko bywa, a strażakiem się jest cały czas, więc zawsze będę strażakiem. Obecny na uroczystości zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Andrzej Marczenia, o powodach odwołania Wojciecha Buszka również mówić nie chciał. W życiu każdego strażaka przychodzi dzień, kiedy otrzymuje się inne zadania do wykonania. Taka była decyzja podkarpackiego komendanta wojewódzkiego, że czas współpracy między podkarpackim komendantem a komendantem powiatowym w pewnym zakresie dobiegł końca. Myślę, że podkarpacki komendant wojewódzki, z tego co wiem, ma inne zamiary w stosunku do komendanta Buszka. Czyli co, awans? No trudno będzie w tej chwili cokolwiek mówić. Myślę, że decyzja o tym, pozostaje komendant Buszek w służbie. Jak zostanie to zakończone, to myślę, że najbliższe 2 miesiące pokaże. Podczas uroczystości podsumowano wszystkie osiągnięcia byłego komendanta Wojciecha Buszka. Gratulowano mu wszystkich sukcesów. Specjalne podziękowania złożyli mu także włodarze miast i gmin powiatu dębickiego.